Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze, moi kochani. Rafałek sobie autentycznie nie daje rady z wykazaniem biblijnie swojej niewiary w grzech pierworodny. No po prostu jest bezradnie bezradny. Próbuję tu pisać eseje na pół kilometra, ale z tych esejów Rafałku nic nie wynika. Więc przeczytamy sobie tutaj jeden z tych esejów i zobaczymy sobie, co z tego wynika. No wynika z tego to, co zawsze, czyli nic. Bo moje pytanie jest, panie Rafałku, jaka jest biblijna podstawa twojej niewiary w grzech pierworodny? I proszę na podstawie Słowa Bożego wykazać, że na skutek grzechu Adama na świat weszła skłonność do grzechu, a nie grzech. To masz mi pokazać, a nie twoje elaboraty. Ale dobra. Zaczniemy sobie czytać troszkę tego elaboratu Rafałka i zobaczymy, ile tu jest odpowiedzi na moje pytania. No, nie ma żadnej, ale no, dla Rafałka to jest. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi, czytamy, Mojżesz, i rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Rodzaju 2, 16, 17. Dobra. Pierwszy zasadniczy twój błąd to nie grzech pierworodny zapanował po zjedzeniu owocu z drzewa przez Adama i Ewę, lecz śmierć. No dobra, grzech zapanował, prawda? A w wyniku czego grzech zapanował? Czy nie grzech zapanował, tylko śmierć? Dobrze, Rafałku kochany, a śmierć zapanowała w wyniku czego? W wyniku grzechu, czy w wyniku skłonności do grzechu? Śmierć weszła na świat przez jednego człowieka, tak? A nie skłonność do grzechu. Rafałku. A więc odpowiedz sobie na pytanie. No śmierć panuje, tak? Ale panuje właśnie w wyniku wejścia na świat grzechu czy skłonności do grzechu? Oczywiście na skutek wejścia grzechu, a nie skłonności do grzechu. Już, Rafałku, sam się rozstrzeliwujesz, bo piszesz o grzechu, a powinieneś tutaj, według tego, co też tam w tym nagraniu, do którego dałeś link, mówi ten adwentysta, że my się rodzimy ze skłonnością do grzechu, a nie w grzechu. I ty wierzysz tak samo, bo nie wierzysz, że się rodzimy w grzechu. To dlaczego umierają ludzie? Dobra. Od tego czasu każdy, kto się rodzi, umiera. No ale umiera w wyniku skłonności do grzechu, czy w wyniku grzechu? To jeszcze raz, Rafałku. Śmierć zapanowała w wyniku pojawienia się na świecie skłonności do grzechu czy samego grzechu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. No tak, śmierć weszła przez jednego, ale ta śmierć weszła konsekwencji grzechu popełnionego przez jednego, tak? Cytuję 17, przeczytaj sobie 12 wiersz. Śmierć króluje, panie Albercie, mówi Paweł, a nie grzech pierworodny. Tak, śmierć króluje. A czy ja powiedziałem, że króluje grzech pierworodny? Śmierć króluje, ale w wyniku grzechu, a nie w wyniku pojawienia się skłonności do grzechu, Rafałku. No pokaż mi, że konsekwencją skłonności do grzechu jest śmierć. Rafałku, tydzień cię o to magluje, a ty piszesz jakieś elaboraty. Śmierć, no i zobaczcie, tu się całe jakieś wywody useless, jakby to powiedzieć po rosyjsku, czyli bezużyteczne. No ale cóż, no przeczytamy sobie, zobaczymy, czy tu jest odpowiedź. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu, podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Rzymian 5,14. Śmierć panuje nad tymi, którzy nie popełnili grzechu, nawet podobnego do grzechu Adama. A co dopiero tu mówić o automatycznym przenoszeniu się grzechu pierworodnego, ponieważ nawet o podobnym nie ma tu mowy. Rafałku, na czym polegał grzech Adama? Na buncie przeciwko Bogu, tak? Więc ten fragment
Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza. Poczekaj, tutaj jest to. Tak, to co mówisz, że od Adama nie, nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama. Tak? A co to znaczy, Rafałku? Czyli śmierć panuje nawet nad tymi, którzy się nie zbuntowali przeciwko Bogu. Ty rozumiesz sens tego fragmentu, Rafałku? Rozumiesz nawet swój komentarz? Śmierć panuje nad tymi, którzy to ty piszesz. Śmierć panuje nad tymi, którzy nie popełnili grzechu, nawet podobnego do grzechu Adama. No to jak? Nie popełnili grzechu, a panuje nad nimi śmierć? Nie popełnili grzechu podobnego do grzechu Adama, czyli Rafałku. Nie zbuntowali się przeciwko Bogu, a jednak umarli. Dlaczego? No Rafałku, dlaczego? To ty sam masz odpowiedzieć. A co dopiero to mówić o automatycznym przenoszeniu się grzechu pierworodnego, ponieważ nawet o podobnym nie ma tu mowy. Grzech był obecny jeszcze przed ustanowieniem prawa Mojżesza. No grzech był od Edenu jest obecny, tak? Ale tam, gdzie nie ma prawa, nie można stwierdzić grzechu. Rzymian 5:13. No już kolejny fragment, Rafałek nasz cytuje, ale żaden z nich nie wskazuje na to, że nie mamy grzechu pierworodnego. I żaden z tych fragmentów nie wskazuje na to, że konsekwencją grzechu Adama jest skłonność do grzechu i że śmierć jest efektem skłonności do grzechu. To tutaj nie ma tego. To jeszcze raz, czy tu jest odpowiedź na moje pytania? Grzech był obecny jeszcze przed ustanowieniem prawa Mojżesza, ale tam, gdzie nie ma prawa, nie można stwierdzić grzechu. Rzymian 5:13. No cały czas mowa tu jest o grzechu, Rafałku, a nie o skłonności do grzechu. Gdzie nie ma prawa, nie można stwierdzić grzechu, ale śmierć króluje zawsze. Czyli co? Śmierć króluje zawsze, tak? No ale śmierć króluje zawsze w wyniku grzechu, tak? A nie skłonności do grzechu. Więc Rafałku, zobacz, cały czas piszesz o grzechu, a powinieneś tu pisać o skłonnościach do grzechu. Zgadzasz się z tym, co mówił ten adwentysta, a on mówi, że my się nie rodzimy z grzechem pierworodnym, tylko ze skłonnością do grzechu. To dlaczego tu cały czas piszesz o grzechu? Nie grzech pierworodny, ale prawo musiało wkroczyć, aby grzech potomków Adama był wykazany. Co to za dziwoląg? Nie grzech pierworodny, ale prawo musiało wkroczyć, aby grzech potomków Adama był wykazany. Rafałku, nie boli cię w kroku od tych szpagatów? A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Rzymian 5:20. No, czy to jest fragment, który wskazuje na to, że rodzimy się bez grzechu? Czy to jest fragment, który wskazuje na to, że śmierć jest konsekwencją skłonności do grzechu? Czy cały czas tu jest mowa o grzechu? Śmierć ma swojego sługę, grzech. No właśnie, śmierć ma sługę, grzech. A nie, że śmierć ma sługę, skłonność do grzechu. Śmierć ma swego sługę, grzech, który służy śmierci. Tak, aby jak grzech panował, sprowadzając śmierć, widzisz? Sam teraz, Rafałku, czytasz 5:21. Wcześniej mi pisałeś, że nie grzech panuje, tylko śmierć, a teraz cytujesz fragment z Rzymian, gdzie jest napisane tak, aby jak grzech panował, o, czyli jest panowanie grzechu, tak? Sam to cytujesz, 5:21, Rzymian. Sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Rzymian 5:21. Jezus niewinny przyjął na siebie, no i tu są takie po prostu już lanie wody. No oczywiście to jest prawdą, ale po prostu co to ma wspólnego z grzechem pierworodnym, z tym co mówimy. No ale Jezus niewinny przyjął na siebie każdy grzech i umarł. Zwycięstwo nad śmiercią jest przez zmartwychwstanie, tego dotyczy Ewangelia. Człowiek staje się martwy duchowo z powodu swoich grzechów, nie cudzego pierworodnego. Rafałku, grzech pierworodny nie jest grzechem osobistym.
nie jest grzechem, że ja go popełniał. Ja się po prostu z nim rodzę. Grzech wszedł na świat właśnie i to wejście na świat, ten grzech, który wszedł na świat, to jest grzech pierworodny. Jeżeli Adam tylko zgrzeszył z Ewą i ten grzech jest tylko ich, to dlaczego ten grzech stał się, rozlał się na cały świat? No właśnie, bo po grzechu ich natura została skażona grzechem. Grzeszna natura i ta grzeszna natura jest dziedziczona. Dziedziczymy po Adamie i Ewie grzeszną naturę. Dziedziczymy ten grzech, który oni popełnili. Wejdźmy sobie, moi kochani, na sekundę do drugiego listu, znaczy do listu do Efezjan. Tam, gdzie sekciarstwo nie sięga. No bo dla sekciarstwa Efezjan to jest tylko 2,8,9 i to jest cała Ewangelia. Natomiast tutaj pisze: i wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żeście żyli niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza. Przepraszam, tu chodzi mi o ten zwrot synów buntu. O! Władcy mocarstw powietrza to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy. Tak? Jest o synach buntu. I święty Paweł mówi, że wszyscy tak postępowaliśmy. Bunt, Rafałku. Bunt Adama. Adam się zbuntował i ten duch buntu. Święty Paweł pisze co? Pośród nich także my, wszyscy, niegdyś postępowaliśmy według rządu naszego ciała. Idąc za duchem buntu, Rafałku. A skąd ten duch buntu jest? Od Adama. Człowiek staje się martwy duchowo, tak? Wy bowiem jesteście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. No tak, Efezjan 2.1. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. No to no właśnie, dlaczego wszyscy w Adamie umierają? Jeżeli Adam sprowadził na siebie śmierć przez grzech, to dlaczego ja w nim umieram, Rafałku? Jeżeli nie ma dziedziczenia grzechu pierworodnego, to znaczy, że też nie ma dziedziczenia śmierci. Rafałek! Rozumiesz to? Rozumiecie to, drodzy słuchacze? Dlaczego ja mam umierać, skoro grzech Adama nie jest moim grzechem? Dlaczego ja mam umierać? Dlaczego śmierć weszła na cały świat przez grzech jednego? Bo właśnie wszyscy umieramy w Adamie. Jeżeli śmierć, Rafałku, jest konsekwencją grzechu, to innymi słowy jest, wszyscy zgrzeszyliśmy w Adamie. Dlatego konsekwencją tego grzechu w Adamie jest śmierć. No ale co tam Słowo Boże dla Rafałka? Grzech to świadome i dobrowolne. No ja wiem, no świadome i dobrowolne, tak. I to jest grzech mój, osobisty. To świadome i dobrowolne, kiedy mając świadomość i dobrą wolę i poznanie, grzeszę. To jest mój grzech. Gdy nie ma prawa, grzechu się nie poczytuje. Jak było wyżej oraz jak wyżej Paweł mówi o odpowiedzialności ludzi za ich grzechy. Słuchacze Pawła wiedzą, o jakie
grzechy chodzi. Paweł im nie tłumaczy, że to przez trwający w nich grzech Adama pierworodny, lecz mówi, że to przez ich grzech. No ale przecież pisze wcześniej, że grzech wszedł. Dlaczego w ogóle człowiek grzeszy? Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Grzech wszedł na świat przez jednego człowieka. To jak on wszedł na świat? Skoro on zgrzeszył i to jest jego grzech, to jak wszedł na świat? To dzieci Adama i Ewy powinny być tak jak on, niepokalanie poczęte, mieć taką czystą kartę, jaką miał Adam i Ewa, będąc stworzeni bezpośrednio przez Boga. Tak? I każdy powinien się rodzić niepokalany, sprawiedliwy. Rafałku, wykazałeś tutaj w Piśmie Świętym, bo jak do tej pory czytam te twoje elaboraty, ale tu nigdzie nie pisze, że człowiek się rodzi święty i sprawiedliwy przed Bogiem. A skoro śmierć króluje nad światem, to znaczy, że wszyscy jej podlegamy. No to dlaczego ja mam ponosić konsekwencje, dlaczego ja mam ponosić śmierć jako konsekwencje grzechu Adama, który zgrzeszył 1000 lat temu? Ja mam umrzeć z tego powodu po 1000 latach? Po 1000 latach? Rafałku, ty też umrzesz, nie? Dlaczego? Bo jeden zgrzeszył. No i dopisze, no i to tak, stworzenie poddane jest marności, a nie grzechom. No stworzenie, Rafałku. Zwierzęta, drzewa, gwiazdy, lasy, stworzenie. Adam żył 130 lat i spłodził syna. No i, no, no i co? I co? Co z tego, że żył 130 lat i spłodził syna? Stworzenie jest poddane marności u ludzi. Jest to słabość do popełniania grzechów. Natomiast niewola zniszczenia to śmierć, według apostoła Pawła, Rzymian 8:20. No, no, no i co to jakieś lanie wody o stworzeniach? No, co to ma wspólnego? Rafałku, ty masz pokazać 2, 3, 4, 5 wersetów, że człowiek się rodzi bezgrzeszny, w stanie świętym i sprawiedliwy przed Bogiem, i że śmierć weszła przez skłonność do grzechu. Poza tym, zobacz, Rafałku, jaki ty jesteś głupi. Przepraszam, że ci to powiem, ale powiem ci tak, Rafałku, jesteś za głupi, żeby nawet powiedzieć o tobie, że jesteś głupi. Jesteś za głupi, by być głupi, Rafałku. Piszesz, grzech wszedł na świat, a jednocześnie negujesz grzech u człowieka. Tylko skłonność do grzechu. Grzech wszedł, nie skłonność do grzechu, Rafałku. Przecież to praktycznie w każdym wersecie czytasz grzech, 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 grzech. Że grzech panuje nad światem. No to grzech panuje nad światem, czy skłonność do grzechu? A skłonność do grzechu, Rafałku, nie jest grzechem. Skłonność do grzechu może mnie popchnąć do grzechu, jeśli tym skłonnościom ulegnę. I to ma być odpowiedź, nie, Rafałku? To żeś rozlał tylko wodę i co? I narobiłeś tylko dymu. Ale ogniska z kartoflem żadnego. Straciłem na te twoje wypociny 20 minut. Ale po to zrobiłem, żeby tobie pokazać i słuchaczom, że nic nie potrafisz biblijnie wykazać. Tylko tak lać wodę i tak taki głupi jaś, po prostu głupi jaś. Myślisz, że jest mądry. Rafałku, jesteś za głupi, jak całe sekciarstwo, by startować do prawdy katolickiej. Choć tak mówię od serca z prawej strony. Jesteś za głupi. Bo to, co żeś napisał, nie jest odpowiedzią nawet na jedno pytanie. Pozdrawiam.